Miłość i nadzieja, odcinek 16. Elif nie mówi matce, gdzie spędziła noc. Ege odtrąca ofertę pomocy ojca. Ferej jest coraz bardziej podejrzliwa wobec Bulenta. Handan nastawia Nacie negatywnie wobec Elif. Ferej wypytuje Elif o matkę, Miłość i nadzieja, odcinek 16, streszczenie szczegółowe. Zajneb wraca do domu z kwiatem, który przysłała jej mama. Meli myśli, że to prezent od Egego. Ferej przygotowała pokój dla Zajneb, by zdobyć jej zaufanie i odkryć prawdę, kto jest jej ojcem. Didem wykrada pendrive z torebki Elif i przekazuje go Handan. Nie zapomnij, to musi zostać między nami, mówi córka Firdes. W przeciwnym razie, nie martw się, to zostanie między nami. Nie zrozum mnie źle, ale kim jest Elif? Pan Kuzej nigdy na nią nie spojrzy, nie miej co do tego wątpliwości. Nie mam, kochana. Nikt nie odważyłby się tego zrobić. Absolutnie nikt. Handan odbiera telefon. Tak, mamo, mówi do słuchawki. Po chwili jej twarz blednie, a oczy rozszerzają się w wyrazie szoku. Jaki wypadek? Kamera przenosi się do pokoju Elif. Dziewczyna zauważa zniknięcie pendriva. Szuka go, gdy nagle w telewizji zostaje podana wiadomość o karambolu drogowym, w którym mógł brać udział także Kuzej. Wkrótce Kuzej przyjeżdża do kancelarii. Jest cały i zdrowy. Elif i Handan przytulają go. Nic mi nie jest, kochanie, mówi mężczyzna do swojej partnerki. Do wypadku doszło na naszych oczach. Było bardzo źle, zamknęli drogę i musieliśmy wrócić. Byłabym zdruzgotana, gdyby coś ci się stało. Handan ponownie obejmuje Kuzeja, wtedy Elif zauważa w jej dłoni swojego pendriva. Zachowuje jednak milczenie, nie podejmując żadnych działań, Meli niszczy kwiat Zajneb. Przeprasza ją, ale w rzeczywistości wcale tego nie żałuje. Elif wraca do domu i natychmiast zostaje zaatakowana przez swoją mamę, która wciąż podejrzewa, że jej córka jest kochanką Kuzeja. Gdzie byłaś? Odpowiedz mi, mówi Murwe podniesionym głosem. Byłam w kancelarii, przecież wiesz. Czy ta kancelaria nie ma żadnej nazwy? Gdzie się znajduje? Kto tam pracuje? Co się dzieje, mamo? To kancelaria prawnicza Kakairal. Pracuje tam wielu prawników. Jakie nazwisko chcesz poznać? Słuchaj mnie. Nie zostałaś tej nocy u Peria, prawda? Bardziej stwierdza niż pyta Murwę. Powiedz mi prawdę, Elif. Nie zawstydziłaś mnie w żaden sposób? Zatrzymałaś się u Peria czy nie? Z pomocą Elif przychodzi jej ciocia, Yildiz, która przekazuje jej własną spinkę do włosów. Peria przyniosła dziś spinkę, zostawiłaś ją u niej, oznajmia, uprawdopodabniając zmyśloną przez siostrzenicę historię o spędzonej nocy u przyjaciółki. Handan
Handan niszczy skradzionego pendriva. Ege usilnie próbuje skontaktować się z Cyneb, ale ona nie odbiera jego telefonów. W końcu wysyła jej wiadomość: Cyneb, wszystko w porządku? Dzwoniłem do ciebie wiele razy, ale nie odezwałaś się. Gdzie jesteś? Czekam na ciebie. Cyneb nadal nie wie, jak ma się zachować po znalezieniu listu miłosnego napisanego przez Ege. Czuje się zagubiona, dlatego woli go unikać. Bulent jest wdzięczny żonie za to, że sama wyszła z inicjatywą i przygotowała pokój dla Cyneb. Dziękuję raz jeszcze, mówi mężczyzna, gdy oboje piją kawę na tarasie. Poza tym jestem ci winien przeprosiny. Powinien był skonsultować to z tobą na samym początku. Postawiłem cię przed faktem dokonanym, za to też przepraszam. A ja przepraszam, że ci nie zaufałam i poszukiwałam Taylana Ansała, oznajmia Ferrey. Swoją drogą, jeśli ktoś coś powie o Meli, koniecznie daj mi znać, dobrze? Meli jest młoda i wrażliwa. Nie chcę, żeby nas źle zrozumiała i poczuła się samotna, oczywiście, kochanie, nie martw się, potwierdza Bulent. Doskonale wiem, dlaczego Zafer to powiedział. To się nie powtórzy, robi się chłodno i Ferrey wchodzi do środka. Jej mąż zostaje na tarasie i odbiera telefon od Gonul. Dziś jest dla mnie wyjątkowy dzień i chciałam zadzwonić, mówi mama Cyneb. Nasza córka dzisiaj rozpoczęła studia. Jak minął jej pierwszy dzień? Była trochę zmęczona, ale wszystko było dobrze. Wysłałaś jej kwiat? Tak, Fusun mi pomogła. Nie martw się, od teraz ma swój własny pokój. Czuje się bardzo dobrze, Ferrey wraca na taras, a Bulent na jej widok odsuwa słuchawkę od ucha. Coś się stało? Pyta mężczyzna. Jeśli był to telefon związany z pracą, nie powinieneś przerywać. Tak, ale to nie było nic ważnego. Co się stało? Nic. Chciałam zapytać, czy chcesz zjeść na mieście? Świetny pomysł. Przebiorę się i natychmiast wychodzimy, tym razem Bulent wchodzi do środka, a jego żona zostaje na zewnątrz. Okłamujesz mnie, Bulencie, mówi do siebie Ferrey. Dlaczego? Akcja przeskakuje do następnego dnia. Ege przyjeżdża pod dom Bulenta i wysyła Cyneb wiadomość z prośbą, by wyszła na zewnątrz. Dziewczyna zabiera kopertę z listem i wychodzi. Zaintrygowana Meli podąża za nią i, wychylając głowę zza furtki, obserwuje ich spotkanie. Przepraszam, mówi syn Belkis. Dzwoniłem do ciebie, wysyłałem wiadomości, wywierałem zbyt dużą presję, ale bardzo się martwiłem. Dlaczego nie przyszłaś wczoraj? Miałem dla ciebie niespodziankę, czy to była ta niespodzianka? Pyta Cyneb, pokazując kopertę. Jak to znalazłaś? Pyta zaskoczony Ege. Była wśród podręczników, które mi dałeś. Nie mogę uwierzyć, to list miłosny. Gdyby wujek Bulent go zobaczył, byłabym skończona.
A gdyby zobaczyła pani Ferrej? Nie chcę nawet myśleć, co by się wtedy stało. Niedawno przyjechałam do tego domu. Czy nie zastanowiłeś się, co o mnie pomyślą, jak będę wyglądać w ich oczach? Zwłaszcza w oczach wujka Bulenta. Cajneb, pozwól mi wyjaśnić. Nie ma nic do powiedzenia. Mogłeś wszystko zniszczyć. Muszę wracać do domu. Cajneb odwraca się gwałtownie i szybkim krokiem wraca na teren posiadłości. Meli w ostatniej chwili zdążyła się przed nią schować, akcja przenosi się do domu Handan. Dziewczyna, jej mama i Nacie siedzą w salonie. Dlaczego jestem taka naiwna? Pyta Handan. Ci, którym ufam, zdradzają mnie. Znasz Didem? Zwraca się do mamy Kuzeja. Przyszła do mnie dziś rano. Powiedziała, że nie może już tego znieść i wszystko mi opowiedziała. Elif naprawdę rzuciła oko na Kuzeja. Moja córko, ostrzegałam cię przed nią, przypomina Nacie. Ale masz czyste serce i nie chciałaś mnie zrozumieć. Ciociu Nacie, jesteś jak wyrocznia. Od razu zrozumiałaś, jakie intencje ma ta dziewczyna. Od teraz będę słuchać się tylko ciebie, Didem ostrzegła ją, kazała jej się trzymać z dala od Kuzeja, dodaje Handan. I co Elif odpowiedziała? Docieka Nacie. Co mogła odpowiedzieć? Powiedziała jej, żeby się nie wtrącała. Didem twierdzi, że jest skupiona na bogactwie Kuzeja. Tylko to ją interesuje. Codziennie podąża za nim, codziennie przynosi mu kawę. Bez przerwy kręci się wokół niego, Belkis, nadal przekonana, że to Meli nakłoniła Ege do przeprosin, przydziela dziewczynie nowe zadanie. Tym razem chce, by przekonała jej syna do powrotu do domu. Ferrej rozmawia z Cajneb i wypytuje ją o jej mamę.